Las to nieprzemijający festiwal życia. To obfitość i bujność zieleni, zapach żywicy i śpiew ptaków. Wydaje się, że nic nie jest w stanie zakłócić tego naturalnego piękna. Pamiętajmy jednak, las nie obroni się sam. Ponad 21 tysięcy hektarów powierzchni leśnej zarządzanej przez Nadleśnictwo Lubin to obszar od dziesiątek lat znajdujący się pod wpływem ekspansywnego przemysłu miedziowego. Wpływa to zarówno na wyjątkowość, jak i trudność prowadzenia gospodarki leśnej. Nie trzeba wyjeżdżać na Góry Śląsk, żeby zobaczyć, jak współdziała przemysł ciężki i lasy państwowe, jak oddziaływuje przemysł ciężki na lasy. W naszym nadleśnictwie, jak w soczewce, skupia się tak szerokie pojęcie jak zrównoważony rozwój. Nadleśnictwo Lubin, podzielone na 12 leśnictw, jest jednym z największych nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Myli się ten, kto sądzi, że tutejsze lasy niewiele mają do zaoferowania. Przeciwnie, wręcz zaskakują dużą ilością uroczych i ciekawych miejsc, atrakcyjnych zarówno pod względem przyrodniczym, jak i historyczno-krajoznawczym. Ekosystemy leśne Nadleśnictwa Lubin odznaczają się różnorodnością typów i rodzajów. Można tu spotkać ubogie bory sosnowe z szarozielonym dywanem mchów i porostów, świetliste dąbrowy wyściełane miękkimi, pachnącymi trawami, obfitujące w wiele gatunków roślin grondy oraz nasze środkowoeuropejskie dżungle, czyli bujne olsy i lasy łęgowe. Na szczególną uwagę zasługuje rola, jaką pełnią lasy dla ochrony środowiska naturalnego i środowiska życia człowieka. Dla tych celów powołano lasy ochronne. Wyróżnia się tutaj lasy wodo- i glebochronne, lasy chroniące ostoje zwierząt i stanowiska roślin chronionych oraz lasy znajdujące się w strefie miast wokół powyżej 50 tysięcy mieszkańców. My znajdujemy się na terenie właśnie takiego lasu. Tutaj mieszkańcy znajdują wytchnienie od trudów dnia codziennego. Lasy te również są takim naturalnym filtrem, barierą chroniącą miasto. Rezerwat Skarpa Storczyków to z pewnością najpiękniejsze uroczysko w Nadleśnictwie Lubin. Tworzy go poprzecinany wąwozami fragment zbocza Pradoliny Głogowskiej, porośnięty majestatycznym starodrzewiem. Ponad 300 drzew ma tu wymiary pomnikowe. Wśród wielu grzybów, roślin, owadów i zwierząt chronionych na uwagę zasługuje w nim kruszczyk połabski umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin. Tak liczne stanowiska tej rośliny można zaobserwować jedynie w kilku miejscach w Polsce. Dolina Odry, stanowiąca wschodnią granicę nadleśnictwa, jest jednym z najcenniejszych obszarów przyrodniczych w skali Europy. Pełne ptactwa łąki, bogate w ryby starorzecza i dzikie lasy łęgowe są nie tylko cennym elementem lokalnego krajobrazu. Tworzą także niezmiernie ważny korytarz ekologiczny. Na naturalnych nadrzecznych skarpach rosną konwalie, lilie złotogłowy, pajęcznice, kokoryczki.
Drzewa oplata ciemny bluszcz, a w dole krzewią się pachnące widziokrzewy. W starorzeczach i w zatoczkach rzecznych znajdują się liczne stanowiska rzadkich roślin, takich jak grzybień biały czy kotewka orzech wodny, z owoców którego na średniowiecznych dworach wypiekano ciasta. Na nadodrzańskich Łęgach występuje jeden z najrzadszych gatunków lęgowych w Polsce. Objęty ochroną ścisłą, łabędź krzykliwy. Gniazdo tego niepospolitego ptaka po raz pierwszy na Dolnym Śląsku znaleziono w 1986 roku właśnie na terenie Nadleśnictwa Lubin. Poza tym znajdują się tu stanowiska lęgowe bociana czarnego, bielika i wielu innych cennych przyrodniczo gatunków. Gniazda najważniejszych z nich otoczone są strefami ochronnymi. W celu zapewnienia spokoju gniazdującym ptakom, prace leśne w strefach wykonuje się jedynie przez kilka miesięcy w roku. Las, dzięki rozumnie i konsekwentnie prowadzonej gospodarce leśnej, nie tylko oparł się rujnującemu go przemysłowi. Jego stan sukcesywnie się poprawia. Największym potentatem przemysłowym na terenie Nadleśnictwa Lubin jest KGHM Polska Miedź S.A. To znane przedsiębiorstwo zajmuje się przede wszystkim wydobyciem rudy miedzi, a w mniejszym stopniu także soli, srebra, złota oraz innych cennych metali szlachetnych i nieżelaznych. Wszystko jednak ma swoją cenę. Ponad 95% wydobywanego urobku w postaci szlamowego odpadu trafia do ogromnego zbiornika poflotacyjnego Żelazny Most. W wyniku działalności górniczej powierzchnia terenu ulega obniżeniu. Następują zaburzenia stosunków wodnych i wstrząsy. Badania glebowo-siedliskowe wykazują intensywne zmiany edaficzne wokół zbiornika Żelazny Most i nieczynnego już zbiornika Gilów. Obieg unieszkodliwienia odpadów wydobywczych Żelazny Most nie stwarza zagrożeń dla środowiska naturalnego. Spełnia unijne wymogi w zakresie ochrony środowiska. Prowadzone są prace na obiekcie zabezpieczające przed pyleniem. Również specjalny system drenażu na obiekcie zmniejsza zagrożenie infiltracji wód zasolonych w kierunku przedpola. W pierwszych dziesięcioleciach funkcjonowania Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego niespecjalnie dbano o zminimalizowanie szkód w przyrodzie. Kulminacja problemów miała miejsce w latach 80. ubiegłego wieku, kiedy to każdego roku nadleśnictwo zmuszone było wycinać ponad 26 tysięcy metrów sześciennych drewna pochodzącego z martwych i zamierających drzew. Do początku lat 90. trzecia część pozyskiwanej masy drzewnej pochodziła z tak zwanego posuszu. Obecnie nastąpiła znaczna poprawa i ilość ta zmalała do mniej więcej 6 tysięcy metrów sześciennych, co stanowi około 5% wszystkich drzew wycinanych w Nadleśnictwie Lubin. Koegzystencja Lasów Państwowych i KGHM Polska Miedź S.A. na terenie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego trwa już od ponad 50 lat. Idee zrównoważonego rozwoju są dla naszej spółki bardzo istotne i są zapisane w strategii naszej firmy. Firma nasza od wielu lat prowadzi wiele inwestycji proekologicznych, dzięki którym możemy obniżyć nasze emisje do środowiska naturalnego do poziomów, które są poniżej emisji dopuszczalnych. Niełatwo jest zabliźnić leśne rany. Gdzieniegdzie nadal widoczne są przykre ślady po tamtych trudnych dla środowiska naturalnego czasach. Lasów w Polsce przybywa, a Nadleśnictwo Lubin wniosło w ten stan rzeczy wyraźny wkład. Tutaj bowiem w latach 2004-2006 założono ponad 1000 hektarów nowego lasu, zalesiając byłe grunty rolne i poprzemysłowe. Był to absolutny rekord Polski, choć z uwagi na degradację gleb i wyniszczające susze nie było to wcale łatwe zadanie. Dziś mieszkańcy miejscowości Rudna mogą cieszyć się młodym lasem, który jak żywy mur coraz szczelniej oddziela ich od zbiornika poflotacyjnego Żelazny Most. Wsie takie jak Żelazny Most czy Sucha Górna zewsząd otoczone są teraz lasami. Zwiększa to ich atrakcyjność i polepsza komfort życia mieszkańców.
Nadleśnictwie Lubin sprawą priorytetową było i jest zachowanie trwałości lasu oraz utrzymanie jego odporności na niekorzystne zjawiska przyrodnicze i oddziaływanie człowieka. Walory przyrodnicze i krajoznawcze nadleśnictwa poznawać można dzięki sieci szlaków turystycznych, pieszych, rowerowych i konnych. Najważniejsze szlaki piesze to niebieski szlak polskiej miedzi oraz słynne Camino, czyli szlak świętego Jakuba, który swój koniec znajduje w odległym Santiago de Compostela. Przez teren nadleśnictwa Lubin przebiegają szlaki piesze, rowerowe i szlak świętego Jakuba. Najważniejszy szlak, szlak polskiej miedzi, prowadzi m.in. przez Górę Grzybową, która jest górą kultową dla mieszkańców naszego miasta. Większość szlaków, jakie przebiegają przez teren lasów nadleśnictwa Lubin, ukazują wyjątkowe, ciekawe walory przyrodnicze tego terenu. Ziemia lubińska kryje na swoim terenie wiele cennych i zagadkowych obiektów historycznych. Niestety większość z nich nie dotrwała do naszych czasów w zadowalającym stanie. Położone wśród tajemniczego ogrodu ruiny pałacu w Starej Rudnej, zbudowany pod koniec XVII wieku dla Augusta Mocnego pałac w Naroczycach, czy wzniesiony w miejscu starożytnej siedziby plemienia Dziadoszan zamek w Chobieni, to kilka z wielu przykładów tutejszych zabytków. Wśród zalesionych wzniesień wzgórz dalkowskich uwagę przykuwa iglica usytuowanego na wzniesieniu Sanktuarium Maryjnego w Grodowcu. Ten ośrodek kultu religijnego znany był już w XII wieku. Obok pobliskiej miejscowości Trzebcz, na widocznym stąd wzgórzu, w 2005 roku lubińscy leśnicy wraz z lokalną społecznością posadzili dąb papieski. Wyrósł on z jednego z żołędzi poświęconych przez Jana Pawła II i pochodzących z 750-letniego dębu Chrobry. Lubin to największe miasto regionu. Młode i nowoczesne, gęsto poprzecinane wygodnymi ścieżkami rowerowymi, z najwyższą w Polsce wieżą wspinaczkową, słynnym Kielichem oraz stadionami i halami sportowymi, jest miastem tętniącym sportem i zabawą. W zasięgu administracyjnym nadleśnictwa Lubin znajdują się cenne złoża surowców mineralnych i funkcjonuje wielki przemysł. A jednocześnie wokół rosną przebogate pod względem przyrodniczym lasy i występują bardzo rzadkie gatunki zwierząt. Ten konglomerat tkwi w nieustannym i nieuchronnym konflikcie. Na szczęście dla żadnej ze stron nie jest to konflikt zabójczy i unicestwiający. Ta wieloletnia koegzystencja prowadzi mimo wszystko do zrównoważonego rozwoju.